Rozpoczął się 29. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Inauguracyjny koncert odbył się w Kościele Ojców Dominikanów w Tarnobrzegu. Proponujemy Państwu w tym roku 7 koncertów, które będą odbywać się w 4 tarnobrzeskich kościołach, Tarnobrzeskim Domu Kultury i Zamku Dzikowskim, tradycyjnie na zakończenie. W większości przypadków będą to koncerty kameralne, a więc oprócz organów będą również brzmieć inne instrumenty, w tym najdoskonalszy, czyli głos ludzki. Będzie również poezja recytowana przez pochodzącego z Tarnobrzega krakowskiego aktora Jakuba Palacza. I koncert wieńczący w Zamku Dzikowskim, oczywiście koncert kameralny w wykonaniu trójki artystów ze Stalowej Woli. Zaproszeni do Tarnobrzega znakomici artyści zaprezentują bardzo bogaty repertuar, w którym znajdzie się muzyka zarówno XVI-wieczna, jak i współczesna. Repertuar bardzo zróżnicowany, oczywiście nie zabraknie muzyki Bacha, bo zawsze organy kojarzą nam się z tym kompozytorem, ale będą również kompozytorzy, których utwory jeszcze nie zabrzmiały nigdy w historii naszego festiwalu, mianowicie mało znana muzyka rosyjska organowa, także myślę, że festiwal zapowiada się dość ciekawie. W trakcie inauguracyjnego koncertu w Kościele Ojców Dominikanów wystąpili Magdalena Maniewska grająca na oboju oraz Zbigniew Gach, który zasiadł za organami.